Pan Bartłomiej Peżanowski, gratuluję brązowego medalu w małym finale. No, kilka słów podsumowania, jak pan ocenia zespół, poziom tego turnieju organizacyjny. Turniej dla mojej drużyny myślę, że bardzo udany. Założenie było takie, że przyjeżdżamy, walczymy o medal. Mimo że połowa naszej drużyny to zawodnicy o rok młodszy, sześciu chłopców to zawodnicy rocznika 2000, aczkolwiek zeszłoroczni medaliści. Wiedziałem, że ten zespół będzie walczył. I tak było. Który? Pierwszy mecz nasz zespół. Pierwszy mecz trudny, ale my zwykle tak wchodzimy w mecz, w turnieje, że ciężko gra nam się te pierwsze mecze. Z Gdynią wygraliśmy po dogrywce. No i później już na mecz z Bydgoszczą byliśmy zbudowani. Dzięki temu udało nam się wygrać już troszeczkę spokojniejszych okoliczności. Później mieliśmy dwóch faworytów. Rosę Radom mieliśmy już na widelcu, ale w końcówce jakby ogranie tej drużyny pozwoliło jej wygrać i rozstrzygnąć końcówkę na swoim korzyść. Wczoraj z Żarami troszeczkę zabrakło nam grania pod koszem. Byliśmy bardzo niezbilansowani. Na 33 rzuci zdobyliśmy trójkami, kolejnym 10 rzutami wolnymi albo z dystansu. I tego grania pod koszem zabrakło. Chromikowi było łatwiej nas bronić, dlatego zasłużenie wygrał i gra dzisiaj w finale. Dzisiejszy mecz, wiadomo, że po takiej porażce w półfinale ciężko jest zmobilizować drużynę, ale no jakoś się nam udało. Ciężki, trudny mecz. Pruszków też był zmotywowany. Zagrali się bardzo, bardzo fajnym zawodem, ale w końcówce serce i waleczność moich chłopaków wzięła górę i udało się zdobyć brązowy medal. Cieszę się, że te finały są tutaj w Radomiu. Fajnie to jest wszystko zorganizowane. Widać, że jest to profesjonalny klub, a Radom jest bardzo fajnym miejscem do tego, żeby grać w koszykówkę, żeby ją oglądać. Tref Sopot, UKS-7, Tref Sopot, niesamowity sukces w tym roku. U20, U18, U16, U14 w finałach, szkoły podstawowe w finałach i na gimnazjadę jedziecie do Lublina. Jest to historycznie największy sukces, bo się zdarzyło, żeby mieć i licealiada też? Licealiada też. Czyli komplet. Ten komplet, nie wiem, czy to wcześniej w historii się zdarzyło, faktycznie tak jest. Udało nam się to jakoś poukładać od rocznika 2000 w dół. Doszło jeszcze parę fajnych rocznik 99 i stąd te wyniki. Trefl, który jest klubem, z którym współpracujemy, no już od lat ma to wszystko poukładane. Także taka systematyczna, ale długoletnia praca i szkoleniowa, i organizacyjna przynosi efekt. Dla nas najważniejsze, żeby tych chłopców kiedyś zobaczyć na parkietach Ekstraklasy, może Euroligi czy reprezentacji Polski. Czy trener zostaje w Sinig w juniorze albo przekazuje do już nowego sztabu szkoleniowego? Nasza umowa z Treflem polega na tym, że my szkolimy do końca gimnazjum, a od poziomu liceum czy do poziomu juniora już przejmuje to Tref, także chłopcy przechodzą jakby do osobnego klubu, no ale współpracującego z nami. Także moja rola kończy się. Jakieś indywidualne wyróżnienia, kogoś pochwalić, kogoś skarcić? Ja przede wszystkim chciałbym moim chłopakom podziękować za to, że tutaj, mimo tego, że połowa zespołu nie trenuje zresztą, spotykaliśmy się kilkukrotnie wspólnie na treningu, mimo że Łukasz Kolenda w ogóle trenuje z juniorami. I był po kontuzji. Kontuzjowany półtora miesiąca. Że się zebraliśmy i zagraliśmy jako zespół. Indywidualnie wiadomo, no mamy indywidualności. Łukasz Kolenda to indywidualny, Sebastian Walka, Michał Mochnacz, strzelec Wiktor Kujtkowski. Ale kapitalne zmiany dawali, czy Patryk Kulkotyski, Łukasz Zander, który piątek. Tak, dużo pan rotował składem. Tak, rotowałem, no i przynosiło to jakieś efekty, także jestem bardzo zadowolony, że ten na brązowy medal zapracował każdy z tych 12 chłopaków. Dziękuję, pan Bartłomiej Peżanowski.